Cześć, witam Was w dzisiejszym wielkim, wielkim, wielkim meczu, najważniejszym meczu właściwie na moim kanale. Mecz będzie, jak widzicie tutaj, pomiędzy FC Barceloną i Realem Madryt. Sędzią będzie dr Radian. Nie muszę mówić, za kim ja jestem, nie muszę mówić, za kim Sebek jest, nie muszę mówić, za kim Wy wszyscy jesteście. Każdy ma swojego faworyta, a zwycięzca może być tylko jeden. Tak, jeden. Mamy, nie będziemy grać kartami, będziemy grać naklejkami. Mamy aż 20 saszetek, jako że mecz jest bardzo wielki. Mamy 20 saszetek i w przypadku remisu będzie jeszcze 5 saszetek, czyli będziemy strzelać jeszcze karne, gdyby się zdarzyło. Także, żeby nie tracić czasu, bo mamy dużo do zobaczenia, będziemy... Startujemy, że FC Barcelona kontra Real Madrid. Co prawda w tym sezonie na fotelu lidera jest Atletico, ale każdy wie, że to są dwie największe drużyny hiszpańskie i jedne z dwóch największych, jak nie największe drużyny na świecie. Giroud z Arsenalu, niestety z Juventusu Marquiseo. I proszę, ale bomba, po prostu bomba. Zaczęli niesamowicie. Real, mamy CR7. Będziemy musieli coś wymyślić, jakąś podstawkę, żeby tu coś było widać. Czekajcie, zrobimy tak. Mamy z Ultra Pro. I będziemy Cristiana mieli tutaj. Mamy. Dobra. Tu mamy z Chelsea jeszcze Iwanowicza. I mamy jeszcze z Szachtaru Donieck Adriano. Także 1-0 jest dla Realu. I to z grubej rury Cristiano Ronaldo strzela w Barcelonie. Niesamowity początek. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się miało dalej. Tutaj postawimy jeszcze ten. I jedziemy. 1-0. Tu będzie wynik. Siatkowy właściwie, założę się. Bayer, Juve, Kopenhaga, Paris i Zenit. Może nie będę mówił nazwiskami, bo czasu jest mało. Mamy 20 saszetek. Czekajcie, dwie otwarłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. To jest pierwsza połowa. Jedziemy z pierwszą połową. 20 saszetek i mamy Benzien Alves. Zwycięzca, nie muszę mówić, zwycięstwa dzisiejszego meczu zagra z moją faworyzowaną drużyną, czyli z Bayernem Monachium. W następnym odcinku czekajcie Bayern. To dużo gadam. Dani Alves ratuje honor na razie Barcelony i mamy 1-1. Mamy Chelsea, mamy Wiktorię, mamy AC Milan i Bayern. Ale to nie teraz, to mamy bazóweczki, będziemy potem sprawdzać, wklejamy i jedziemy z następnym. Zobaczymy, co tutaj wyniknie. Wielki mecz, przypominam Wam, Barcelona z Realem i Atletico. I mamy herb Barcelony. Pięknie, 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 pięknie. Pięknie, 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 pięknie. I 2-1, bo herby też się liczą, także mamy 2-1 dla Barcelony. I mamy pyk, i mamy Arsenal, i mamy Wiktorię. Mam nadzieję, że tu nic nie pominę. I jedziemy dalej. 2-1 prowadzi Barcelona. I co mamy? Arsenal, Galatasaray, Kopenhaga. I jest! Jest Marcelo na 2-1, na 2-2 i z Manchesteru. Czyli mamy 2-2. 2-2. Niesamowity mecz. Wyrównany, zacięty. Co my tutaj mamy? Ribery śliczny jest. Ale uroda nie gra. Galatasaray.
Manchester, Paris i Stiała. Nic tym razem. Nadal 2-2. Nadal 2-2. A tutaj mamy jeszcze pierwszą połowę. Znowu Arsenal. Zobaczcie. Drugie logo. No liczy się, liczy się, liczy się. Liczy się i mamy 3-2 dla Barsy. CSKA i Szachtar. No, Barcelona znowu wychodzi na prowadzenie. Mamy 3-2. Mamy Szachtar. Mamy Juve. Mamy Olympiakos Paris. I mamy Bayern München. Sorry. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie takie wielkie mecze. Bayer Leverkusen, Borussia, Olympiakos, Paris, FC Porto i ostatnia szansa na wyrównanie w tej pierwszej połowie. Pierwsza połowa nadal trwa. Tyk. Bayer Leverkusen, nie. Juve, Kopenhaga, CSKA i Wiktoria. I niestety, a czy istety, jak dla kogo, prowadzi Barcelona 3-3-3-2. 3-2 prowadzenie. Zaczynamy drugą połowę, ponieważ nie ma czasu i jedziemy. Druga połowa, kręcimy po nola. I piękne logo Bayernu Monachium, które mi brakowało jeszcze niedawno. I Kislinga z Bayernu mamy. I jeszcze mamy logo z FC Porto. Świetna saszetka. Stiała i stiała. Niestety nic nie do meczu nie wniosły. Tak, tak, tak. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Juve, Celtic, Schalke i Porto. Nic. Czyżby Barcelona wygrała w tym wielkim meczu 3-2? Wątpię. Jeszcze mamy trochę czasu. Mamy Napoli, Schalke i kto się kryje tam pod ostatnią? Niestety Real Sociedad. Znowu nic. Coś się gdzieś się podziewają. Ktoś strzeli? Mamy Olympiakos. Mamy Galatasaray i zobaczcie co jest. Coś się dzieje. Drugi Cristiano. Co za saszety. Drugi Cristiano. Niesamowicie. No i mamy jeszcze Schalke i mamy Wiktorię. Już mi głos siawa. I 3-3. Najpiękniejsze jest to, że jest 3-3. FC Porto. Jest Puyol. Puyol szczera. Pięknie. Pięknie Puyol. 4-3. 4-3. Olympiakos Paris i Stiała. 4-3. Znowu wychodzi na prowadzenie. Zaczęło się od prowadzenia Realu, ale później już tylko Barcelona prowadzi. Atletico i patrzcie. Niech to trzecia FC Barcelona. 5-3. No to teraz to już uciekamy. Uciekamy, moi drodzy. No. Austria, Bayer, Atletico i Szachtar. Easy. Wiktoria. Nic. No. 3 saszetki, 5-3 dla Barcelony. Nie ma. Nie ma. No, szanse Realu spadają właściwie do zera. W dwóch saszetkach musiałby przynajmniej dwa gole strzelić, żeby była dogrywka. A w dogrywce kolejne 5 saszetek. Atletico, Manchester. Nie ma, nie ma. Nie ma. No to już właściwie jest pogrzebane. Ostatnia saszetka. Ach. Atletico nie ma. Real przegrał. Manchester, CSKA. I jest jeszcze. Ach, acyna. No to kochani, zobaczcie, sami zobaczcie to, co tu się stało. Mamy 3 herby.
mamy trzy herby FC Barcelony, Puyola i Alvesa. A tutaj mamy 2 razy 0,7 i Marquisio. Nie, Marcelo, co ja, Marquisio to Włoch. I Marcelo, także 5 do 3. Wielkie gratulacje Barcelonie, wszystkim fanom Barcelony. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam również fanów Real Madryt, w tym Sebek, sorry, Gregory, ale tym razem Barca, Barca. Chcecie więcej takich meczów, to piszcie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.